Ogólnopolska licealiada w piłce siatkowej chłopców odbywała się w Białej Podlaskiej. Po 7 latach zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski. Jesteśmy bardzo dumni. Jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że chłopaki poczuli smak tego zwycięstwa i smak tego, co się wokół nich później dzieje po takim zwycięstwie. Że jednak te lata pracy nie poszły na marne. W momencie, w którym Kęcki Kopernik wygrał w siatkówce chłopców finały wojewódzkie, okazało się, że jedzie rywalizować na szczebel centralny, no to w tym momencie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu nie miał żadnych wątpliwości, że trzeba wyjazd na te zawody w kwocie blisko 15 tysięcy chłopcom i trenerom sfinansować i tak też się stało i dzisiaj możemy cieszyć się z tego sukcesu. Bardzo za to dziękujemy, bardzo się cieszymy, że te sukcesy trenerów zostały docenione na tyle, że umożliwiło to naszym uczniom i naszym trenerom wyjazd właśnie i walkę o medale Mistrzostw Polski. Pojechaliśmy na zawody jakieś Kęty, nie wiadomo skąd jesteśmy. Zajęliśmy drugie miejsce, ludzie zastanawiali się kim jesteśmy, rozwaliliśmy ich, było super. Ciężko było, bardzo nawet czasem, ale w zespole siła, daliśmy radę. Tam z grupy wyszliśmy na pierwszym miejscu, przegraliśmy jeden mecz. To była łatwa grupa, no ale finałowy mecz z Warszawą, no było ciężko.